Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach, w końcu otwieranie paczuszek. Ze mną jest Antek, który tam stoi z tyłu za kamerą. Siemanko! I dogląda wszystko. I na pierwszy rzut, w ogóle chciałam na początku powiedzieć, że tych paczek jest strasznie dużo. I przepraszam, że one tak późno są nagrywane, no ale wcześniej no, nie było kiedy, po prostu nie było kiedy. Ale mamy, na pierwszy rzut idzie taka ogromna paczka, zobaczcie do mojej ręki jaka ona jest wielka. Zaraz zobaczymy co jest w środku, nożyczki są przygotowane, tak jak powiedziałam wcześniej, Antek stoi za kamerą, będzie pilnował wszystkiego, doglądał i tak dalej. No i co? Pierwsza paczka jest od Eline, tak było tam napisane. Lecimy, otwieramy, tak? Otwieramy, mam nadzieję, że nie wyskoczy na mnie nic, ani się nic nie wysypie. Tak jak ostatnio, trochę brokatu, trochę. Sprzątania było strasznie dużo, także poczekajcie. A, tak to wymyśliła, okej. Okay. Największa paczka, dziękuję bardzo, okazała się troszkę mniejszą paczką. No, jakie naklejeczki. To są jeszcze naklejki na Wielkanoc. Jakby te paczki leżą już jakiś czas u nas. No z miesiąc będzie. Z miesiąc będzie. O matko. Poczekajcie, ja chyba potrzebuję noża. Udało się otworzyć paczuszkę i ja poszukam chyba... O kurczę. Patrzcie! Okej. Okay. To mamy jakieś zdjęcia, że to jest 21. O matko, trochę tego jest. O nie. Patrzcie! Konik! Dobra, ja powinnam znaleźć najpierw list, ale będziemy lecieć po kolei z tym, co jest, więc mamy zdjęcie papugi. Ciekawe, czy to jest twoja papuga. Mamy jakieś zdjęcia koników. To jest mama ze źrebaczkiem. Ciekawe, czy dokopię się do listu, żeby się dowiedzieć, co i jak. O, patrzcie, to są chyba twoje zdjęcia, tak żeby się nie odbijało od światła. To jest koń fryzyjski? Nie, chyba nie. Tak, fryz! O, to jest fryzio. Aha, czyli to było chyba wszystko w jednym, w sensie te zdjęcia, bo tam było napisane 12. Jest list. Wygląda tak. Hej, mam na imię Hania i mam 9 lat. Jeżdżę konno, nie mam konia. Moją pasją jest gra na gitarze i szycie. O, wow, super. Super, że w ogóle taka pasja, no bo to niecodzienne raczej, że szyjesz. Co jest w paczce? List, moje zdjęcia. O! 4 karty. Reszta to niespodzianki. Okej, zobaczcie, jak tutaj się postarała. Porobiła naklejki. Tak jak mówiłam, właśnie jeszcze na Wielkanoc. Bardzo ładne w ogóle. Także bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. No i trzymam kciuki w ogóle. O, to jest chyba ten... miałam 8... i cały czas byłam na czacie. Napisałam tam o półkolonii w zamku. Reszta na priv liście. Mam nadzieję, że zapamiętasz mój nick. Eline? Na pewno, słuchajcie, bo ten nick był wszędzie. Ten nick był wszędzie, nawet na paczce, także pytanka i zagadki. O kurde. Ile masz lat? Antku, możesz powiedzieć, ile mamy lat? 28 w tym roku. Ile grasz w SSO? No to będzie już 8 lat. Bo 8 lat, no jakoś tak. Czy zrobisz serię odcinków z widzami? Nie mam pojęcia, jak mogłoby to wyglądać, ale można coś pomyśleć. Czy kojarzę twój nick? Teraz już tak. Co pizza, fałę z kurczaki z maka? O nie wiem. To jest trudne pytanie. Chyba kurczaki. Jak nazywa się foka bez oka? Jak nazywa się foka bez oka? Jak? Serio? Okej. Okay. Dobra, i mamy tu... O, jakiś zły kot. Nie wiem, czy widzicie, bo nie mam podglądu, ale zły kot. Dobra, mamy trójkę, coś fajnego. Co to jest? To jest to mięciutkie takie! I tutaj jest tego więcej. Nie wiem, czy to coś było, ale o, jakie to jest mięciutkie. Czy tam w środku coś jest? Ja nie wiem, czy powinnam to dotykać. Nie, chyba nie. Tam coś jest w środku. No! Nie, nie powinnam tego dotykać. Ja chyba nie chcę wiedzieć, co to jest. Ale to jest strasznie
miłe w dotyku. Bo ta masa, wiem co to jest za masa, ale nie mam pojęcia co to. Okej. Okay. I co, Antek, wiesz co to jest? Nie wiem. Dobra, niech sobie leży. Tutaj mamy tego konika, o którym wam wcześniej mówiłam. W ogóle podobny bardzo do tych haflingerków, które mają teraz wyjść w SSO, także tematycznie odłożę go na razie na bok. Nie pognieć. Okej, okay, mamy nie pognieść. To muszę otworzyć tym. Zaraz zobaczymy, co to i jak to. O, jeszcze tutaj pootwierać. Mam nadzieję, że faktycznie nie pogniotę. To są chyba te karty, o których pisałaś. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, do czego są te karty, ale mamy... Możesz mi napisać w ogóle na tym, co to jest, do czego to służy. Nie wiem, czy to się zbiera. Nie mam pojęcia. Możecie mi dać znać, skąd to i co to. Nie mam pojęcia. Mamy różyczkę. Patrzcie. Origami. Origami. Nigdy nie umiałam tego robić. Także fajnie. To są chyba łobądki, tak? Chyba tak. Dobra, odłożę je sobie tutaj. Mamy gumkę do włosów. Gumek za... jakby nigdy za wiele. Rysuneczek. Się trochę pogniótł. To jest namalowane. No. Okej. Okay. Bardzo fajne. I dalej są chyba te zdjęcia. Aha, bo to jest też powkładane. Czekajcie, żeby to nie powypadało. Tu mamy takiego konika. Kasztanka. I tu nic nie ma. Czyli generalnie chyba chodziło o to zdjęcie. Tylko ciekawe, czy to jest twoje zdjęcie, czy... W ogóle patrzcie, jakie on ma śmieszne tutaj białe. Taką kropkę. Ciekawe. Wiem, ładne. No, piękne. Dobrze, że w siebie wierzysz. To się ceni. I szybciutki przegląd rysunków. Ciekawe. O, to chyba ty. Nie, ja nie mam czarnych włosów. I żółtego nosa. Nie no, żartuję. Jeśli to ja, to chciałabym tak dobrze wyglądać. Konika mamy? W ogóle ja... O nie, ja całego konia w twoim wieku na pewno nie narysowałam nigdy. Także bardzo podziwiam. O, konik polski nawet jest. Wow, super. Ja się bałam rysować całe konie. Jak byłam młodsza, rysowałam tylko ich głowy. Okej. Okay. Do tyłu obróć. Zadanka. Co? Co? Okej. Okay. Takie coś. To jest... Okej. Okay. Nie wiem, po co poszedł Antek, ale... Pieniążek! Dziękuję bardzo. Czekajcie, odłożę tą paczkę na razie na bok. O, wow! Czyli można... Aha, bo to chodzi o to, że to był taki cały zeszyt, w którym można było sobie na tym rysować. Chyba tak. Ale fajnie. W ogóle na tym można by naprawdę bardzo ładny rysunek było zrobić. Może tam coś jest ukryte. Co, ja mam całe to zdrapywać? Chyba tak. Nie, no przestań. Nie, ale patrz, nic ale że zmieniają się tam kolory, to może tam coś jest. Nie, to po prostu kartka kolorowa. Widzisz? Mhm. Nie ma tam nic. Masz, możesz się pobawić. Ale fajne. Nie wiedziałam, że coś takiego jest. Mega fajne. Co to jest? Co to jest? To może być fajny antystresor. No tak, ojejku tak. Jak gadacie z kimś przez telefon i macie jakąś stresującą rozmowę czy coś, to właśnie tak sobie zdrapywać, no. Z tyłu. Aha, ty to uszyłaś. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, co jest tutaj napisane, bo ciężko mi się rozczytać. Nie wiem, może Antek to przeczyta, ale nie jestem pewna, co tam jest. Tutaj mamy jakiś błyszczyk, chyba. I tutaj mamy... Jeszcze raz. Jeszcze raz. O, tutaj mamy jakieś zagadki, poczekajcie, bo ty to wymyśliłaś, tak powiem ci konkretnie. Jak nazywa się pies, którego wszystko boli?
Nie mam pojęcia. Pies, którego wszystko boli? Nie wiem. Na tasiemce z tyłu. Nie mam pojęcia. Bulldog. Kochanie, pies, którego wszystko boli? Bulldog. Yes. Dobra. I mamy jeszcze jednego ptaszka. No i to by było chyba wszystko z tej paczki. Tam się nie rozczytamy do końca. No, tu masz adres. Z Wrocław, Dolny Aha. Śląsk i adres. To nie będziemy może podawać. No nie, no nie. Ale raczej nikt się nie rozczyta z tego z kamery, bo bardzo ciężko. Trzeba się przyjrzeć, naprawdę. Mhm. No to co? No to tyle. Dziękujemy bardzo za dziękujemy bardzo za paczkę. No i lecimy do następnej. Jezu, przepraszam. I lecimy z kolejną paczuszką. Kolejna jest od Alicji. Jest bardzo dobrze zapakowana, także ją szybciutko otwieram i wrócę, jak już będzie rozpakowana, bo tutaj będzie trochę roboty. Dobra, Antek mi tutaj pomógł i otworzył to, bo było to naprawdę mega dobrze zapakowane. Bardzo dziękuję. I tutaj jest jeszcze troszeczkę poprzyklejane, także szybciutko to rozbroimy. Tutaj nie. I uwaga, a jeszcze jest jednak tutaj. O matko, ta taśma jest naprawdę mega mocna. Ta-dam! I mamy tutaj pierwsze co? Listę. I bardzo fajnie. O, jak ładnie zapakowana! No proszę. Jest list, coś kręcącego, coś z Harry'ego Pottera. O! Coś śmiesznego, coś odważnego. Zaczynam się bać. Coś miękkiego na rękę, coś do zeszytu, coś ładnego na szczęście i coś, co zbierasz. Okej. Okay. I patrzcie, jak ładnie narysowała to ze Star Stable. Super, ale w ogóle mega ładnie, w sensie tak bardzo, nie wiem, schludnie zapakowana paczka. Ja jestem tego typu człowiekiem, że jak pakuję coś, to też musi być wszystko tak właśnie ładnie i no bardzo to, tak wiecie, satysfakcjonujące jest. O, dobra, odłożę to, żeby tu mieć obok. 2, 3, 6 i 1. Mamy jedyneczkę, tak myślałam, że list będzie, patrzcie, no wszystko jest w tych takich... Bardzo ładnie, naprawdę. Odłożę też. I mamy list na odcinku. Hej, Ata, nazywam się Ada i mam 7 lat. Jacie, 7 lat masz i zrobiłaś to tak prześlicznie, aż ciężko uwierzyć. Aż Antek robi taką minę, w sensie, wiecie, taką, okej. Okay. W Star Stable mam 11 poziom, a ty jesteś moją najkochańszą youtuberką. Jejku. Dzięki tobie jeżdżę konno. Mówi, że jesteś lamą, a wcale nieprawda. Oczywiście, że jestem. Mam nadzieję, że paczka ci się spodoba. Proszę pozdrów moją koleżankę Honoratę i mnie. Jejku, pozdrawiam was dziewczyny bardzo, bardzo serdecznie i naprawdę jestem mega dumna z tego, że tak wam ta paczka wyszła. Wam, tobie, prześliczna, naprawdę. Odłożę sobie to na bok, żeby mieć tutaj więcej miejsca. I lecimy. Dwójka. Coś kręcącego. Będziemy szukać. To chyba była dwójka, ta duża. O! Coś, okej. Okay. I to jest fajnie zapakowane na zasadzie, że nie trzeba się z tym... O matko! Patrzcie na to! Yeah. Ale ładny kolor! O, jestem zakochana! Boże, jaki to maśliczny kolor, nawet dwie takie są. Wow, ale będzie gumek do włosów. No teraz to już nie będę narzekać. Wszystkie je sobie odłożę w jedno. Dziękuję bardzo. Antek już nie będzie słuchał, że nie mam gumek do włosów, gdzie są moje gumki. Dziękuję bardzo. Ale gumek. To jest ósemka, to na razie nie. Tak, jest ich mnóstwo. Lecimy dalej. Coś z Harry'ego Pottera. Trójka. Ostatnio gadaliśmy w ogóle o Harry'm Potterze na live'ie. Trójka. To jest coś bardzo małego. Aż jestem ciekawa, co to. O! Dumbledore! Okej! Okay. A skąd? To jest na ołówek! Ale mega! Wow! Ale no naprawdę fajnie. Skąd ty to masz? Super to jest. Okej. Okay. E4. Coś śmiesznego. To jest dość ciężkie. To jest
Prawda. I tak, Atakama. O, jest jeszcze serduszko z tyłu. Tak, ci co zbierają kamienie, mamy takiego kogoś nawet w rodzinie, kto zbiera kamienie. Także, dobra, coś odważnego, piątka, ale ty musisz normalnie, uważnie słuchać tego, co ja mówię w ogóle, bo... O, lisek! No teraz już nie mam wątpliwości, że słuchasz tego. Wow! Patrzcie, jaki lisek! Śliczny. Bo ten, kto mnie ogląda już dłużej, wie, dlaczego akurat lisek. Także polecam sobie zerknąć na te starsze odcinki. 6. To jest szóstka. Zobacz, jak nawet zaznaczone, żeby było wiadomo, że to jest szóstka, a nie dziewiątka. To jestem w szoku, że ty to tak przemyślałaś, naprawdę. Coś miękkiego. O, wow! O, jakie fajne! To kolor zmienia. No. To na rękę. Co to jest? Wow! To jest napisane coś ze sportem, tak? Czekajcie. Forever! No, ojejku! Fajne! Naprawdę mega fajne. Super. Wow, dobra. Czekajcie, to była szóstka, tak? Tak, szóstka. Coś na rękę, siódemka. Dziesiątka, jedenastka. A, o, tutaj chyba, tutaj. Nie, to jest ósemka. A nie mam siódemki. Sześć, dziewięć, jedenaście. Nie ma siódemki. To jest szóstka. To jest siódemka. Okej, to jest malutkie takie. O, wow! Z napisem konie, patrzcie! O, wow! Pewnie sama to zrobiłaś. Super, naprawdę. Ja w ogóle jestem w szoku, że ta paczka jest tak... No, coś do zeszytu. Ósemka. Czyli, aha, do tego mojego zeszytu! Opowiem wam kiedyś o tym, bo na pewno będzie robiony nowy zeszyt. Także my będziemy takie coś zostawić. Jeżeli chcecie, żeby coś było do zeszytu, to właśnie piszcie do zeszytu i później najwyżej przy jakimś spotkaniu będziecie mogli sobie to zobaczyć, obejrzeć, czy podpisać się tam. Tylko ten zeszyt musi być mega gruby. Musimy znaleźć gruby zeszyt. No, patrz, jakie masz buty ze Star Stable. Wow! Faktycznie. Buty ze Star Stable. Koszulka w ogóle tematyczna, bo ma być ten festiwal tęczy teraz niedługo. To ja sobie to zostawię. Coś do zeszytu, no bo to jest ósemka, to ja sobie to zostawię, bo to będziemy chować i będziemy właśnie wklejać do tego zeszytu, także odłożę to na bok. Dziewiątka, coś ładnego. Była tu dziewiątka. Nie, ja coś pokręciłam. Była, coś pokręciłam. Coś źle otwierałam, bo tu już nic nie ma. Dobra, dziesiątka. Na szczęście. O, drobniaki. My mamy taką skarbonkę właśnie z Antkiem, w której wrzucamy piątki, zbieramy piątki. O, to też będzie do tej skarbonki, która jest z naszymi drobniakami. Dziękujemy ślicznie. No, już tam jest trochę w tym słoiczku. Tam na szczęście. Dobra, i coś, co zbierasz. I ja już podejrzewam, że wiem, co to jest. Na pewno. O matko, tą taśmę. Ta taśma jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężko ją otworzyć. I uwaga, uwaga. Nie! O, jejku! Patrzcie, ona wygląda jak Kalahari. Ale śliczny mały zrobaczek. W ogóle wszystko jest dzisiaj w takich rudych kolorach. I jeszcze jeden taki malutki konik. I to wszystko dzisiaj jest, patrzcie. No a poza tym małym białym, to wszystko jest dzisiaj w rudości. Bardzo dziękujemy za paczkę. Naprawdę jestem... I lecimy z kolejną paczką. To jest paczuszka od Ani. I już daję do otwierania naszemu masterowi od otwierania paczek. I za chwilę do was wracamy. Dziękuję bardzo. Patrzcie, jak ładnie wycięty adres. Musiałam się pochwalić, jak ładnie Antek zrobił. I otwieramy. Ania z Warszawy. O, fajnie, że napisałaś, bo no nie każdy chce jakby
pokazywać, także jeżeli chcecie, żeby to fajnie właśnie zrobić w taki sposób, że na paczce piszecie, co chcecie, żeby można było pokazać na YouTubie, bo wiem, że nie wszyscy chcą, nie wszystkim się to podoba, także jeżeli... Aha, jeszcze tu, no fakt. Dobra, ciach, 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 ciach. Uwaga, otwieramy. Jakie ładne, Boże, jak wy się staracie z tymi paczkami, to jest masakra po prostu. Możesz na odcinku. Hej Aciu, nazywam się Ania i w lipcu skończę 12 lat. Gram w SSO i mój nick to Karina Tulip Cloud, a poziom 18. O, mam też 18! Od kiedy przez przypadek weszłam na twój kanał, od razu mi się spodobał. Uważam, że masz przepiękny głos. O, dziękuję bardzo. Z całego serduszka pozdrawiam Ciebie. I lecimy z otwieraniem. Tu jest instrukcja. Uwaga. Na oddzielnej kartce będą pytania. Jeśli dobrze odpowiesz, otwieraj po kolei numerki. Jeśli źle odpowiesz, zostaw ten numerek na sam koniec. Okej, to jest coś pysznego. Ostrożnie otwieraj. Fanarty Daylighta, coś ładnego. Coś na półkę z konikami. Dobra. Okej, lecimy. Pytania i odpowiedzi. To na razie odpowiedzi wezmę na bok. O matko, przykleiło mi się. Ile trwa ciąża u klaczy? 12 miesięcy chyba. 11 albo 12 miesięcy. Jedynka. Mogę otwierać. Lecimy. Jedyneczka. Mam otwierać ostrożnie, więc trzeba się tutaj jakoś ustosunkować do tego. Uwaga, ale ja jestem mądra, teraz się poczułam tak dobrze, że dobrze odpowiedziałam. Bo ja zazwyczaj w takie pytanie i odpowiedzi jestem lamą, bo ja się stresuję i ze stresu zapominam po prostu wszystko. Boję się, że... O! Jezu, wy pamiętacie, że ja nawet takie rzeczy lubię! Słodki kubek. Ostatnio też właśnie siedziałam i kiśle katowałam. Także bardzo dziękuję. Bardzo miło z twojej strony. I lecimy dalej. Jaka jest największa rasa konia? Clydesdale bądź Shire? Ale nie wiem, którego ty wybierzesz tutaj, więc odpowiadam dwoma. A, jedno jest. Mogę otwierać? To mamy dwójeczkę. Co to będzie? Co to będzie? To jest jakiś fanart chyba, albo jakiś rys. A, być może, tak, fanart Deja. Jezu, jaki podobny! Patrzcie na to. Podobny, prawda? No. Naprawdę podobny. Wygląda, jakby to było takie zdjęcie czarno-białe. Naprawdę, bardzo ładne. Ty masz 12 lat i tak narysowałaś. Wow, idź w tą stronę. Dobra, pytanie numer 3. Jaka jest najmniejsza rasa konia? Kucyk Falabella. Więc mam nadzieję, że... Ha! Jest! Ale ja jestem mądra. Dobra, będzie trójeczka. I co to jest? Coś ładnego. Ostrożnie otwieraj. Okej. Okay. Się ręce trzęsą. O! Jejku! Ja ostatnio w sklepach patrzyłam na te bransoletki. Jest prześliczna. A, śliczna jest. Dziękuję bardzo. Jeszcze w takim moim kolorku, bardzo ładnym. Dziękuję, naprawdę. Ile żył najstarszy koń świata i jak się nazywał? Jak się nazywał, nie wiem, ale wiem, że żył około 60 lat. Jeśli dobrze, i to i tak na koniec. I coś na półkę z konikami. Wiem, że Billy, no 62 lata. A, myślałaś, że zagniesz mnie pytaniem. Wygrałam to, wygrałam. No nie odpowiedziałam, co prawda, jak miał na imię, ale to było to, to było to. I teraz mamy tu ostatnie. To jest tak, to jest czwóreczka. Jakie maleńkie w ogóle to jest. O. Czy to będą jabłuszka do koni? Chyba tak, czekajcie. O Jezu, jak ciężko to wyjąć. Tak, to są te jabłuszka z tej firmy, co robi z Szlejsia, no. Tak mi się wydaje. Tak! Patrzcie. To jest do ozdoby właśnie, bo jak to się robi te stajnie i to wszystko, to jest ze Szlejsia. I jeszcze tutaj są słodyczki. Także powyciągamy to zaraz z paczuszki i mega fajna paczka.
Naprawdę, w ogóle pomysł z tymi pytaniami, super rozwiązanie. W ogóle ja się super bawię na tych paczkach dzisiaj. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam Cię bardzo i lecimy dalej. I lecimy z kolejną paczuszką. Niestety teraz na tym etapie jeszcze nie wiem, od kogo ona jest, ale przyszła do nas z Oleśnicy. Tata dziewczynki w ogóle bardzo jemu zależało też, żeby doszła. Pisał do nas, odpisywaliśmy mu, czy wszystko jest, czy na pewno doszła, więc to jest bardzo ważna paczka. Tak, mamy nadzieję, że to jest wszystko dobrze załatwione i co? No i że... Tak, i pozdrawiamy tatę pana tak, Sławka bardzo serdecznie. Dokładnie. I co? Będziemy otwierać, ale ja wycinam to otwieranie, bo tutaj jest trochę, wiecie, cięcia i w ogóle, no i Antek się tym zajmuje. I lecimy. Mam pociągnąć tylko do góry. Okej. Okay. Chyba nie do końca. Ale damy radę. Uwaga. O, ale to jest mocno. O. Dobra, mamy. Uwaga. Aha, bo tu jest jeszcze. Patrzcie, jak to jest wszystko dobrze zapakowane, żeby naprawdę nic się nie odkleiło. I uwaga, uwaga. Tam, da, da, da. Lecimy. Może się dowiemy od kogo. Od Mileny. Więc to jest paczka od Mileny. Patrzcie, jakie naklejki. Też ładnie zrobiona. Hej, Ata. Na samym starcie powiem, że sorka, jakby były jakieś błędy ortograficzne, ale już dobra. Odkładam się jakiś rok. Moją ulubioną osobą na YouTubie. Od ciebie nauczyłam się grać w SSO. O, 14 lewej i próbuję cię dogonić. A tak w ogóle jestem Milena i pozdrawiam cały YouTube. I piszę to oglądając live'a. O, mam 12 lat i mieszkam w Oleśnicy. I mam pieska Duffy. To są pytanka. Frys czy Arab? To odpowiemy może razem z Antkiem. Zobaczymy, czy będzie wiedział. Frys. Frys. Psy czy konie? To jest, dla mnie to jest ciężko odpowiedzieć, bo ja wszystkie zwierzęta tak samo kocham, a ty wolisz psy. Tak? Ja też wszystkie zwierzątka kocham, tylko koty mnie denerwują. Zwierzęta czy ludzie? Zwierzęta. SSO czy Alicja? No ja wolę SSO, Antek nie grał w Alicję. Pizza czy frytki? Frytki. Nie. Zależy jakie. No właśnie. Dobra, jakbyś mogła pozdrowić mnie i Julkę i Hanie. Bardzo serdecznie pozdrawiam ciebie, Julkę i Hanie. Mamy tak, rysunki coś na rękę ładnie pachną, coś małego, na stres, sama zobacz, ozdoba do włosów. I ja ci ile znaków zapytania. To będzie ciekawe. Ja sobie tak to odłożę, żeby tu widzieć. Nie wiem, czy wy będziecie widzieć, bo mi się podgląd wyłączył. Ale lecimy. Jedyneczka. Patrzcie, jak ładnie zapakowane. Dobra, dorysujesz? Puka na filmie. Dobra, to dorysujemy, ale nie wiem czym. Pod koniec wam pokażemy. Pod koniec paczki, bo tutaj musi się zrobić miejsce, a na razie go nie ma, także to dorysujemy. Też ciekawy pomysł w sumie. Dobra, odkładam. O, jak ładnie. O, TikToki. Tak, oczywiście, oczywiście, że wpadnę zaraz po nagraniu. Tutaj możecie sobie przeczytać i również możecie wpaść. Patrzcie, jak ładnie zrobione. I lecimy dalej. O! Bardzo ładne rysunki tutaj widzę. Bardzo proszę. Bardzo, bardzo ładne rysuneczki. Ta-dam. I lecimy. Dalej, jak się trzyma ładnie. Okej. Szukamy... To jest trójka, to jest szóstka, piątka, ósemka, siódemka, czwórka, tu jest dwójka. Coś na rękę. Okej. Okay. Coś na rękę. O, z Muliny te bransoletki. Ojoj, troszkę mi ten spadłaby, troszkę jest za duża, ale bardzo ładna, bardzo fajnie. Właśnie ja nigdy nie umiałam tego robić. Ale fajnie, fajnie zrobione. Bardzo dziękuję. O, nawet zapięcie mamy, słuchajcie. Także można sobie troszkę dalej zapiąć, więc spoko. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie zrobiona. Trzy. A tak mi już tutaj podpłynę. O, ładnie pachną. Dobra, pewnie tea lighty. Tea lightów też nigdy dość. Tak. O, waniliowe. Ja lubię. Antek się krzywi, bo nie lubi, ale ja bardzo lubię waniliowe. Strasznie mi się podobają, także te lajciki bardzo fajnie, dziękuję. Dobra, to odłożę. Kurde, miejsce, za mało miejsca. Dobra, to jest trzy.
4. Patrzcie, no, jak mi poukładał wszystko. Coś małego. O, fajnie, że nie jest taśmą przyklejone, to mega się cieszę. O, Pet Shop! Jezu, jak ja dawno Pet Shopów nie widziałam. To jest malutki Pet Shop, ale słodziak, to jest w ogóle piesek. O, śliczny. Też rudy. No. Dzisiaj wszystko rude na filmach, czy to mi coś sugeruje? Dobra, to była czwóreczka i piąteczka na stres. O nie. Może jakiś gniotek. No. To jest ten króliczek, co ja kiedyś chciałam. To jest króliczek. Taki, no, slajmowy, w sensie taki, kurde, nie wiem, taki gumowy, to jest fajne, fajne do dotykania. Dobra, lecimy dalej. Szóstka, sama zobacz. Okej. O, wow! To pójdzie do zeszytu, jeśli pozwolisz. To są naklejki, ale jakie śliczne. To... Nie, myślałam, że to fryz. Ale jest chyba fryz. Sami zobaczcie. To na pewno nie jest fryz, ale to nie jestem pewna. Ale w ogóle jakie malutkie, ładne. To pójdzie do zeszytu na 100%. Odkładam to na bok. Śliczne. Śliczne naklejki. Dobra. Siódemka. Do włosów. Czy to będą kolejne gumki do włosów? Nie. O, to jest opaska! Tak czy nie? Czekajcie, bo nie wiem, jak to się... Czy to tak się używa? Nie. Tu coś jest nie tak. Mam nadzieję, że to widać. Nie wiem, nie chcę tego popsuć, ale rozpracujemy to później. Nie wiem, to na pewno tu się jakoś... Jakoś to się... Ale jak? Nie wiem. Trzeba będzie to rozpracować, ale to wygląda w ten sposób. Pewnie Antek się tym zajmie, zaraz to rozpracuje. Ósemeczka. Nie wiadomo co. Nie wiadomo co, znaki zapytania są. Uwaga, uwaga. O, o matko, wiecie skąd to jest? Lego Play-Doh? Czy coś takiego? Kary, konik. Patrzę, tak to dla ciebie, Kary. Widzę. Play-Doh, na pewno to jest to. Jejku, jakie one mają słodkie oczka. To fryzio jest. Nasz w przyszłości. Dobra, i dziewiąteczka. O, coś takiego. O, co to jest? Jezu, ja wiem, co to jest! To się wyciąga i można zmienić mu minę na inną. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale wiem, że to było kiedyś mega popularne i ludzie to otwierali. W ogóle to się zbierało, były tam całe kolekcje tego. To jest to. Wiem, nie pamiętam, jak to się nazywa. Jak pamiętacie, to możecie napisać w komentarzu, ale... Nie pamiętam, naprawdę. I mamy ostatnią rzecz. Papagaje. Ładną papagaję. I to chyba na tyle, jeśli chodzi o tą paczuszkę. Także bardzo dziękujemy. I pozdrawiamy raz jeszcze. I lecimy. Nie, to już chyba będzie koniec na tym odcinku. Miałam dorysować serduszko, także pozbieram to. Będziemy rysować serduszko i chyba będziemy kończyć. Także musimy tu posprzątać. Takie mniejsze mi wyszło trochę. Ale chyba to nic. Dawno nie rysowałam. Nawet nie mam kredek, żeby to pomalować. Ale jest dorysowane, żebyś widziała. W ogóle tutaj dopiero teraz widzę, że to jest jakiś pieniu. No i jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Jest jeszcze dużo paczek, ale to już w następnym odcineczku, bo to by trwało za długo. Będziemy się żegnać, także bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysłali paczuszkę. Jeżeli wy chcecie wysłać swoją, to adres będzie w opisie. To jest adres do paczkomatu, żebyście pamiętali. Tak jest. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!